Słuchajcie, coś nagram. Wieje nim mu siernie. O jest. O, myślałem, się zaczepiło. O, mam biczy jakieś. Siemanko, słuchajcie. Jesteśmy w trakcie drogi na zawody, na siemianówkę. Zawody drużynowe, drużyna tak jak co roku. Ja i Marek lecimy. Postanowiliśmy sobie się tutaj za bardzo nie podniecać, bo w tamtym roku się podniecaliśmy i przedostatnie miejsce było. Stanowisko wylosowaliśmy no, naprawdę do dupy. Same zaczepy zresztą widzieliście. No, w tym roku się nie będziemy tutaj za bardzo jakoś ten, chociaż to trudno powiedzieć, no bo ja jadę tak podekscytowany, że jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. No. Ja Marek, to samo. Marek tak samo, natomiast ciężko powiedzieć. No, niemniej jednak idziemy pełni nadziei, że damy radę coś z tego wykrzesać. Bardziej dzisiaj. Jest chyba na luzie, nie? Na luzie, nie na luzie, ja pod ten. Ja w każdym razie jestem troszeczkę podekscytowany, no. Mimo tego, że... może nie, bo ja prosto jestem z trasy, bo już 600 km mam dzisiaj. To już trochę zmęczenie może potem wieczorkiem wziąć swoje, ale powinno być dobrze. Niemniej jednak jedziemy dobrej myśli, że coś złapiemy. Siemianówka można od 1 lipca już łapać na tej wodzie. No, my mamy zawody w dzisiejszym nocne, gruntowe, zobaczymy. Ja osobiście nastawiam się na leszcza, w nocy zobaczymy, może zrobimy filecikę na tego sandacza. Co będzie, to zobaczymy w trakcie. Nie zapominajcie subskrybować, zawsze zapominam o tym powiedzieć od któregoś tam filmu wstecz zapominam i w związku z tym teraz mówię, że subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No co, widzimy się na już stanowiskach, zobaczymy, mam nadzieję, w tym roku. Marek powiedział, że w dupie to ma i nie losuje, także losowanie spadnie na moje barki i zobaczymy, co ja wylosuję. No, pecha mam zawsze. No, mam nadzieję, że będzie git i aby zaczepów nie było, resztę będziemy pracować. Tak, tak, to najważniejsze, aby zaczepy, aby bo jak zaczepy. Jak zaczepy są, odchodzi chęć naprawdę łapania, tak no, jak w tamtym roku. Marek wszystkie zestawy wtedy zostawił w wodzie i tak to było, jak było. Dobra, widzimy się na stanowiskach, będziemy się rozstawiać i tak dalej. Na razie jedziemy, troszeczkę już spóźnieni jesteśmy. Ciśniemy, jak to mówimy i zobaczymy. No, to do zobaczenia. Schowałem się troszeczkę za krzaki, bo tak wieje, że mało bani urwie. Tu chłopaki się rozstawiają, my z Markiem też się rozstawiamy. Ale żeby cokolwiek było słychać z tego, co mówię, no to musiałem za krzaczki się spakować. Pokażę wam tak, ale będzie walić. No tak wygląda siemianówka.
wieje niemiłosiernie, powiem tak, mało bani urwie, fale są wręcz z bałwanami. No i nic, mam nadzieję, że wieczorem się trochę uspokoi, jutro tutaj będzie troszeczkę słabiej. Wiatr mamy prosto w gębę, będzie trochę trudno zarzucać. No nic, próbujemy, walczymy, rozstawiamy się, siuwaksa rozrabiamy, zanęty i tak dalej. I zobaczymy, co to wyniknie. Stanowisko numer 12 nie jest to stanowisko numer 8, gdzie są zaczepy. Ja już obserwowałem tę miejscówę i wiem, że tam jest masakra. No. Tam, kto wylosował, chłopaki, sorry, no ale tam mam nadzieję, że dużo koszyczków macie. Marek w tamtym roku to w ogóle o godzinie 6 zrezygnował z łapania, bo wszystko, co miał, to wszystko poszło w cholerę. Rozstawiamy się. Słuchajcie, coś nagram. Wieje nim usiernie. O jest. O, myślałem, się zaczepiło. O, mam bicie jakieś. Słuchajcie, nagram, jak wyciągam pod leszczaka. Niestety to jest coca wody i lutujemy najwięcej, co można. W Słowieniu. Jest, zobaczcie. Jest pod leszczaczek następny. To jest który z rzędu. Chłopie, na rekord idę. Na rekord idziemy. Słuchajcie, drugi taki podleszczaczek, nieduży, ale jest. Jest. Podlaskie ryby. I tak, wrzucamy do siateczki. Już mam jednego krąpika, dwa podleszczaki, jest gitara. Wreszcie go wypiąłem. Słuchajcie, taki podleszczaczek. Całkiem sympatyczny ty. Ty. Całkiem? Ty, i to nie jest największy. Taki podleszczaczek. Jest ich chyba, kurde, nie wiem, no. 10 już mam. Z tego do tego. Słuchajcie, Marek coś tutaj na siemianówce pyknął. Coś, jakiegoś podleszczaka. Lecę tutaj z kamerą. Lecę, bo chcę. Kurde, ty. No jest podleszczaczek. Każdy gram się liczy. Jeden gram to jest jeden punkt. Maładziec. A to już następny. Mówiłem, że to trzeba po prostu wyczuć. Popracować a trzeba. A to mnie opierdzielał z początku, no. Ten, no ktoś musi, bo jak niby nie opierdzielał, to by, kurde, nic z tego nie było, no. Chyba to ty. No. Słuchajcie, jest noc. Na czerwonego. Dendrobene. Number two. Coś pyknęło. Ale czy coś będzie, to zobaczymy dopiero. Się okaże.
ubranie. Jest. Jest, jest, bo czuję. Już poczułem teraz bicie serca. Znaczy się coś jest. Jest koszyczek. Jest jakiś podleszczak. O, ujojoj. Oczy się świecą. Zapaliśmy kulikatora. Stanix, Belix, jest. Jest taki ładny leszczyk. On się skubany zachlał niemiłosiernie. Chyba coś jest. Chyba coś jest, słuchajcie. Albo nie, nie ma. Nie ma. A może? Kurde. Ale punkty są. Marek krzyczył węgorza. To wędkę chyba. Myślałem, że niebieska ma branie. A to druga. A to druga. I co, zacząłeś? Nie to. No, ale to też zacząłem. Bo od razu się kopnęłem. A, to czyli już teraz dobro ciągniesz. Tak, mam. Coś jest, idzie? Mam. Bardzo dobrze. Idzie. Podleszczaczek. Następne punkty są. Kurka, tu u mnie wąsko, muszę wyłazić. No, wąsko strasznie. Bo niestety takie stanowiska po. Nie jest to nic dużego. Ale do zawodów będzie punktowane. Ty, nie, jest coś. Myślałem, że nic nie ma. Podbierak. Antoni, poszedł podbieraka. Nieduży, ale... Ale już nie krąpiak. Tak to. Pokażę wam, jaki jest, taki jest, ale jest, ale ładnie postawił ten płetwę. Ktoś gada tutaj, nieduży no, ale punktowany. Słuchajcie, zrobimy zaraz numerek, zobaczymy jak Marek będzie szybko biegł, ok? Czekajcie, sprawdzę tylko, czy kamerka działa. Działa. Zobaczymy, jak Marek będzie szybko biegł.
biegnie. Siema, to tylko ja! Musiałem to nagrać! Bieg, jak kuna! Dobra, w twoim wieku to nie zaszkodzi. Wyszedłem się z Rubnica. Aby pykło jeszcze raz, chyba bodajże czerwonego. Dobra, kontrolujemy, bo to coś może być małego. Panoczko. Dobra. Tam, kurwa, że będzie drobnica. Jest drobnica. Drobnica. Jest drobnica. Na czerwonego. Ale punktowana. Jak na nargi. Idzie coś, ale chyba nie dużego. Idzie, idzie. Cóż, coś jest. Co ty gadasz, ale... O taki o. Gad kalwaryjski. Nieduży. Duża to sztuka nie jest, ale jest. Nie. A nie, może ściągnąłem. Ściągnąłem, a ja mam rybę. Ja ci na razie go nie dam. A ściągnąłem. Czekaj. Jak to kurde idzie? O, człowieku. Słuchajcie, kolega Antoni. A co, nie kolega? Nie, tam, ja nie będę tutaj, wiesz. Słuchajcie, sandaczyka ćwiknął. Zobaczcie, mały, malutki. Dziecinka, oczywiście leci do wody zaraz. Tylko chcę wam pokazać, bo ja w życiu generalnie o... Sandaczek. Przepiękny sandaczek. Przepiękny sandaczek. O, malutki, nie wiem ile ma. 30 cm może. Wow. Jak wampiros wygląda z tymi zębami. Dobra, trwajcie, żeby nie było. Do podbieraczka. I zaraz pokażemy, jak kolega ciśnie do wody. Nie wiem, czy to będzie widać. Musi być widać. Okej. Dobra. Poszedł. Poszedł jak kuna. Lecimy do Marka. Jest coś? Co? Nie, mam. Coś jest, dobra. To co ty gadasz? Krąpiak. No, ale taki ty. Nie, podleszczak? Krąpiak. Krąpiak, bo czerwone. Aż żeś.
Ale pewnie ciemnięty jakiś ty. Nie, coś go brało. Coś go brało, no. To jest z tyłu. No. Ciemnięty. Dobra, do worka punktowany będzie. No, pokaż, coś... może przedstawić kolegę. Tutaj pan, pan Krąpiczek. I dziobnięty. Coś go brało. No. Jakiś czołopak. O, jak... zobacz. O, to z dwóch stron go brało. Kurka. Ale to nie nasza sprawka. My go nie wystawialiśmy na takie ryzyko. O, tu. Kolo tu przyszedł do nas. Tegoś rybę zwinął? Coś zwinął, coś tam. Rybę ma. Nie, coś jest chyba. Jest. Podbierak wiesz. Co, bez podbieraka? Da, już prawie suchy. Nie ma, że suchy prawie. Całkiem niezły okaz ty. Przerwie. No. Pięty. O. Taki obywatel. Taki obywatel. Do siatki. Będzie punktowany. Na czachę. Będzie słabo słychać, bo wiatr dzieje. Nie ciernie. Chyba fajniejszego kolego. Duże, standardowe tutaj. No już leci. Leci na Szczecin. Ja co jakiś czas brałem podbierak i rozciągałem, nie? Ale... podbierak, nie? Nie podbierak, tylko siatkę, nie? Siedem dziesięć, odjął 62, czyli będzie 6,40. Kukurydza czy kukurydza? Kukurydza. Ja nie lubię. Na ustnym miejscu, tam się dopowiem. Na ustnym miejscu. Na ustnym miejscu z wynikiem 11,670 punktów wplasowała się drużyna w składzie. Robert Babiński, Marek Ruszył. Brawo! Team Dream. K14 idzie. Posłuchaj, że na Piotr Łapiński, Marcin Susu. Brawo! Brawo! To wędki znalazł? Jakie to by się wzięło? To nie wiem, duże jakieś dwójeczki. O szesnastki.
Szóste miejsce z wynikiem 12,570 punktów zajęła drużyna w składzie Marian Perkowski, Łobuzeria i Robert Siniło. Brawo! Słuchajcie, można pogodzić. Dobry wynik z, jak to się mówi, aktywnością towarzyską. Tylko stroboskopów nie było. A na piątkę pudło z wynikiem 13,000 punktów. Nazywała się drużyna w składzie. Krzysztof Kupawski. Brawo! To nie jest niespodzianka, to jest niedosyt trochę, ale... Następnym razem. No i jesteśmy już tutaj na strefie medalowej i tutaj na trzecim najniższym stopniu podium przypracowała się drużyna w składzie Piotr Drągowski, Sebastian Borak. Brawo! 13,370 na drugim miejscu. Ja mówię, to nie jest niespodzianka, ale jest za bardzo miło. Byliśmy bardzo dziwni. Uplasowała się drużyna kolegów, którzy pierwszy raz tutaj wystartowali w naszych zawodach, ale bardzo ładnie wędrowali. To żeby było ciekawie, nie używając żadnych robaków, tylko na metodę. Drużyna w składzie Łukasz Minow, Tomasz Perkowski. Brawo! Brawo! No i tu z wielką przyjemnością chciałem ogłosić zwycięzcę dzisiejszych zawodów. I tutaj na najwyższym stopniu podium uplasowała się drużyna w składzie Rafał Mikołajczyk, Łukasz Kasprzak. Brawo! Dziękujemy. Nie metoda, klasyka. Klasyk był. Jaki Rafał? Dziękujemy. Dziękujemy. Klasyczny podbiorak elektryczny. Cześć, cieszę się, że... Zróbmy. Starczy, kto nie nasuwa się tutaj. Dziękuję bardzo. Uwaga, 21,164 punktów. Koledzy na drugim miejscu mieli 18,280. A trzecie? 13,370. No to tak do trzeciego miejsca to tak dużo nie mieliśmy. A trzecie miejsce ile? Nie. Że 13, żeby ślać Jarek wieczorem, a ty lepiej rano? Nie. No to co ty zrobisz? I tutaj, były Leszcze, ale wiadomo, Leszcze to są Leszcze. A zwyciężył Sum, panowie. Mierzył 74 cm, a ważył 2320 punktów, a tym szczęśliwym wędkarzem był kolega Szczepan Papiński. Brawo! Brawo! Gratulacje. Jeszcze jest u nas na zaworze, czy nie? Nie, drugi, no to gratuluję ci bardzo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game.